to pod uwagę i wyciągnąć ze swojej stajni motocykle posiadające dużo mocniejsze silniki z dużo większą mocą. Kilku zawodników, tak jak mówiłem, ucieszyło się w związku z tym. A kto? Ja się ciebie podpytam od razu, kto najbardziej się ucieszył? Ta nawierzchnia spodobała się Januszowi Kołodziejowi, Tomkowi Golobowi. Rune Holta również, w związku z tym, że bardzo lubi takie nawierzchnie, cieszył się, że jest tak bardzo przyczepna, a z drugiej strony miał obawy odnośnie swojej kontuzji, więc jeśli nie będzie doskwierała mu ta kontuzja, to na pewno ta nawierzchnia jest pod jego silniki odpowiednio przygotowana. Na pewno pierwszą odpowiedzią na to, kto tutaj może być faworytem, kto może odgrywać główne role, będzie pierwsza seria wyścigów, w której chociażby pierwszy wyścig, kto najszybciej wyciągnie wnioski z tego, jak przygotowany jest ten tor. Widzimy już przygotowany do startu Tomasz Jędrzejak. Ja nie wiem, czy to nie jest nawierzchnia, biorąc pod uwagę tę nawierzchnię, na której ma okazję startować Tomasz Jędrzejak we Wrocławiu, że to nie może być nawierzchnia właśnie dla Tomasza Jędrzejaka. W związku z tym, że ona jest bardzo przyczepna, to pewnie wymaga od zawodników podobnego przygotowania silników jak na torze we Wrocławiu właśnie. Czyli możemy mieć powtórkę z poprzedniego roku, no ale na pewno czekają nas sporego kalibru tutaj emocje. No jako się rzekło, 16 najlepszych polskich żużlowców, już włączony czas 2 minut, już włączone zielone światło, już zawodnicy wyjeżdżają na tor do pierwszego inauguracyjnego wyścigu 64. finału indywidualnych Mistrzostw Polski. Z numerem pierwszym Tomasz Jędrzejak, zawodnik Atlasa Wrocław. Po swej prawej ręce Jędrzejak będzie miał Krzysztofa Kasprzaka. Kasprzak już poszukujący najlepszego pola startowego. Widzę Państwo, dość poważnie zdroszona nawierzchnia leszczyńskiego toru. Przetaczały się dziś nad Lesznem takie ciemne chmury, ale nie padał deszcz. Tomasz Golob, no to o tym mówiliśmy, jak najszybciej wyciągnąć wnioski z tego, co dzieje się na torze, tak żeby przygotować motocykl optymalnie już na ten pierwszy start, aby jak najwięcej punktów zainkasować na początek. Widzą Państwo zawodnicy odjeżdżający jeszcze od taśmy startowej, jeszcze poprawiający coś w motocyklach, ustawienia na start. To wszystko musi być przygotowane optymalnie. Sebastian Ułamek w kasku białym w tym wyścigu i w kasku żółtym na Państwa ekranach Janusz Kołodziej, Unia Tarnów. Już trójka na starcie. No, pół minuty. Zawodnicy jakoś nie kwapią się z tym, aby podjechać pod taśmę startową. Musi ich ponaglać kierownik startu. Od krawężnika Tomasz Jędrzejak, Krzysztof Kasprzak, Sebastian Ułamek i Janusz Kołodziej. Tomasz Jędrzejak, Atlas Wrocław, Krzysztof Kasprzak, Unia Leszno, Sebastian Ułamek, Złomrek z Częstochowa i Janusz Kołodziej, Unia Tarnów. Sporo nerwów, sporo poszukiwania odpowiednich pól startowych, już nieruchomo. Za chwilę taśma pójdzie w górę i zobaczymy, kto wygra. Pierwszy start, Krzysztof Kasprzak. Kasprzak idealnie spod taśmy, szeroko próbuje atakować Janusz Kołodziej, ale przy krawężniku odpiera ten atak Sebastian Ułamek. Krzysztof Kasprzak, a więc drugie pole startowe, idealnie wyczuł moment zwolnienia taśmy startowej. Teraz za szeroko jadący na trzeciej pozycji Kołodziej, zbliżył się do niego Tomasz Jędrzejak, a więc te moje opinie przed tego wyścigu, że być może właśnie Tomasz Jędrzejak może okazać się czarnym koniem. Przynajmniej w tym pierwszym wyścigu się nie potwierdzają. Krzysztof Kasprzak wygrywa start i daleko odjechał rywalom. Na drugiej pozycji Sebastian Ułamek, trzeci Janusz Kołodziej, zamyka stawkę Tomasz Jędrzejak. Poza startem i pierwszym łukiem nic ciekawego się nie działo, choć do końca będzie walczył Jędrzejak. Jędrzejak szerzej atakuje jeszcze Kołodzieja do samego końca. Kołodziej o długość motocykla. Jedno jest pewne, na pewno Janusz Kołodziej tego ataku się nie spodziewał. Inauguracyjny wyścig 64. finału indywidualnych Mistrzostw Polski wygrywa reprezentant Unii Leszno Krzysztof Kasprzak. Świetny start.
i pewne 3 punkty, 2 punkty dla Sebastiana Ułamka z Łomrek z Częstochowa, 1 punkt Janusz Kołodziej, bez punktu Tomasz Jędrzejak. No i pierwsze emocje już za nami. Pierwsze emocje za nami, pierwsze zwycięstwo gospodarza tej imprezy, czyli Krzyśka Kasprzaka, który wykorzystał atut własnego toru i widać, że od początku zawodów jest w tej pierwszej czwórce, którą oglądaliśmy, najlepiej przygotowany, zwłaszcza w elemencie startu.